to risk your lives? And for what? Let's finish this! Siemaneczko, witam serdecznie. Zaczynamy kolejny materiał z Uncharted, Kres Złodzieja. Upadek Avariego, rozdział 19. I tutaj do zdobycia mamy tylko dwa skarby. Nic poza tym, więc być może mapa będzie króciutka. Dobra, tutaj żeśmy skończyli. Ciekawe w końcu, czy znajdziemy jakiś skarb. Jak się ta historia zakończy. Zawalone. A tutaj coś było? Nie. Pochodnie. Znaczy miejsce na pochodnie. Patrz, świeże ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpieszmy się. Właśnie, jako tako nie mamy tutaj mapy, więc... Cholera. O matko. Dobra. Ej, to było fajne nawet. Trzeba było potrząsnąć myszką, żeby się latarka uruchomiła. No tutaj graficznie powiem wam, najlepiej nie jest. Ale poprzednie mapy, no mistrzostwo. Też tutaj wiecie, no. Tragedii też nie ma. Wszystko, kurczę, widzę po zawalane. Jest jedna ścieżka. A pewnie ludzie na Din. Mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. Wziąłeś zapasowe baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Okej. Okay. Oh, shit. Jakaś zagadka, widzę. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Widzicie, mamy ładunki wybuchowe. No ślady mamy namalowane, więc de facto powinniśmy dać radę. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? Wolę się teraz skupić na tym, żeby nie wylecieć w powietrze. I relaksu. To było banalne, co to za zagadka. Zaczęło iść po śladach. No dobra, to nic. Tu zawalone. Tu zawalone. Elena, spójrz. Ślady kończą się tutaj. Przejście zawaliło się pewnie tuż za nimi. W takim razie wejdziemy chyba na górę, bo nie ma innej drogi. Oh shit, jak tu wejść? Chyba będzie mi potrzebna pomoc. Ona się tu, widzę, nie kwapie, żeby przyjść. Hello. Wake up. No co, ona pierwsza, nie? Czy co, nie tam? No właśnie, na górę. Ej, ja pierdzielę, co jest? Tu się nie da wejść, ma. Szlak. Pewnie musimy coś aktywować. Jakiś ślad. Hej, chodź, spróbujmy to usunąć, dobra? A, kuźwa mać. Aha, no i teraz na górę będziemy musieli wejść już. Znajdziemy inne przejście. Widzicie? Najpierw trzeba było to zrobić. Ten skrypt uruchomić, żeby teraz móc... Rób mi tego. Cholera. No dalej. Cholera. Nie, co teraz bez latarki? Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Aha. Zapal się. Dawaj, dawaj, dawaj. No, oczywiście.
oczywiście nic nie zostawią. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Będziemy zapałkami palić? No tak, zapałka się pali 5 sekund. O, w mordę. O, sorry. Moja głowa. Czekajcie, może pochodnie jakąś zapalimy. Tutaj! Nic nie widzę, ja pierdziel, ej! Tutaj! No wreszcie. Dawaj, 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 dawaj. Dzięki, dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. No przejście jest ale tutaj. To romantycznie, co? Dziwnie. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Chodź. Okej, no dawaj. Cię napię, musieliśmy chodź na górę. Uruchomić jeden skrypt, żeby się drugi mógł aktywować. Okej, dzięki. No ma dwie ścieżki, fajnie. A tu? Uważaj na głowę. Tak. A, z jednej to sama ścieżka. O, i co tu szło? Patrz, jakiś robak stonoga. Nie znam się na robactwach. Ostrożnie. Wow. Wow, co to jest? Są jakieś te kości, ale to nie, ludzkie? Chyba tak. Ręce, które mnie okradły. Wow, Avery nawet nie udawał, że mu nie odbiło. Nie podoba mi się to. Mnie też. Chodźmy stąd. O, zobacz, Avery zostawił dla nas szubienicę. Szubienicę. Co? Mówi się szubienicę. Jesteś pewna? Tak. Cóż, nikt nie lubi mądrali. Szubienicę. Kurczę, mamy kilka ścieżek. Szlak. Zaraz cię do... Ło. Tomek. Jakiś gaz. Pułapka. Avery zdecydowanie nie życzył sobie gości. Okej, patrz pod nogi. Ja? Co ty na to natknąłeś? Dobra, więc patrz pod moje nogi. Wiecie co, wróćmy się jeszcze na sekundę, bo tam wszystkiego żeśmy nie zbadali. A nie chcę czegoś przeoczyć. A, tu przejścia nie ma w ogóle. Okej, dobra. A tu? Tu się wracamy, nie? Tak, dobra, spoko. No patrzcie, jak pierdziele, no. Zejdziemy, to już nie wyjdziemy. Aha, dobra, czyli trzeba wrócić. Hej, Nate, znalazłam skrót. Skąd wiesz, że to skrót? Usiłuję zachować optymizm. Co goś z tą pochodnią zrobił?
Nie przeczytamy tego? The fairies that hardened against me. Fantastyczny. Świetnie. Nie wybuchajcie, dobra? Bądź ostrożny. A, jest! Chyba o coś prosiłem. Ups. Prawie mu zginął, cholera. Nie mówię za głośno? Nate, ostrożnie. Wiem. A, Avery zamienił się w Egipcjanina. Tyle, że mumifikacja nie była, jakby to powiedzieć, dobrowolna. Moment, bo tutaj jeszcze jest... przejście. Chyba, że zamknięte. A, tu skarb mamy, proszę. Okej, okay, dobrze, tu przyszedłem. No, mamy jeden skarb, jeszcze został nam jeden. No to siup. Wróciliśmy na szlak. Ślady prowadzą tutaj. Przygotuj się na walkę. Zawsze jestem gotowa. Zaraz to jakaś aluzja do mnie? Nie, możesz się uspokoić? Może sama się uspokoi. A mam broń, dobra, okej. Okay. Tylko tak po ciemku walczyć. Średnio mi się to widzi. Cholera, przydałby się jakaś snajperka. No, schowajmy się. I patrzcie, jak się przykleimy do ściany, to celowanie jest zdecydowanie łatwiejsze.
Nie chcę tej broni. Wiecie co, bo tutaj gdzieś powinien być jeszcze chyba sekret. Ale może dalej. Dobra. Sami się zabili. Za 4 sztuki amunicji. Nie strzelajmy to do końca. O cholera. Ups. Czekajcie, to tą sobie broń weźmiemy. A, tutaj, kuźwa. Szukam amunicji. Zabierzmy te flary. Dobry pomysł. O, mater Deo. Usta, które źle o mnie mówiły. Nie chciałbym zobaczyć jego choinki. Nie widzę żadnych śladów. Musimy iść inną drogą niż pozostali. Okej, zobaczmy, czy uda się podgonić. Czekajcie, bo tu mamy kilka ścieżek. Zamknięta. Witam panią. Cześć. Więc korytarze się łączą. Najwyraźniej. Jezu, to jeden z ludzi Avery'ego. Tylko umarli mi milczą. Doszło do jakiejś bitwy. Tak, między ludźmi Tiu i Avery'ego. Przepraszam. Halo? Jakiś klucz. Co to za kartka? O, poruczniku Bartonie. To list od Tiu. Avery właśnie przygotowuje się do ucieczki. Jeśli pozwolimy mu stąd odpłynąć, to zniknie na dobre razem z naszym skarbem. Dobrze to słyszeć. Ten klucz otworzy bramę znajdujące się w głębi jego tunelów, ale niech pan się ma na baczności, poruczniku. On z pewnością spodziewa się tego, że ruszymy za nim w pościg. Gdy pan i pańscy ludzie będziecie przeszukiwać tunela, ja zabiorę niewielki oddział i udam się w dolinę, żeby odciąć mu drogę ucieczki. Jeśli Bóg się do nas uśmiechnie, jutro przed zmierzchem znowu będziemy piratami żeglującymi ku nieznanym portom z ładowniami wypchanymi złotym wiatrem w żaglach i pełnią wolności z Bogiem, kapitan Thomas Tiu. Dobra, odłóżmy to. A jeszcze możemy to odwrócić? Z tyłu są jakieś symbole. Czas poszukać zamka. Czaszki. Okej, okay, odłóżmy to na razie. Oh shit. Znowu dwie ścieżki.
rany. Dobra, tu się wracamy. O, shit. Jakie pułapki. Fuck. Zamierzasz wybuchnąć? Co? Nie? A ty? Ten facet był niezdrowo podejrzliwy. Wow. O nie, o nie, o nie! Tutaj no, kurwa, rób skok. Coś jeszcze? Kiprze chuj. Dzięki. Skoczy i się, kurwa, słania na nogach. Mama, tu nic nie ma. Kurde, sporo tych tuneli. Myślałem, że to będzie trochę krótsze. Oh shit. A, te wiszące kości były zdecydowanie straszniejsze. Ale mimo wszystko. A takie 3 na 10. Raczej 4. O, mamy skarb. Mamy drugi skarb. I ostatni w tym rozdziale. Nic więcej tutaj nie możemy zdobyć. O, uszy mi się zatkały. A, schodzimy coraz niżej. O, cholera, następne. Okej, kolejna pułapka. Tak, a na ziemi żadnych śladów. Wiecie co, bo mieliśmy tutaj ten dziennik. Same symbole są na filarach. Tiu pokazał swoim, jak ominąć pułapki. Oh shit. O, czekajcie, ja teraz będę latał. Aha, dobra, tutaj mamy statek. Wow, matko i córko. I tu możemy przejść. Dalej. Tutaj nie przejdziemy. Natomiast tu jest krzyż do góry. Tutaj też nie przejdziemy. Dobra. A tu? Tam nie możemy stanąć. I tu możemy. Co teraz? Tu jest krzyż. To możemy tu stanąć. Teraz tutaj mamy żagle. To tu nie staniemy, cholera. Shit. Tu mogę stanąć. Okej, niezły początek. Idź za mną, dobra? Bądź ostrożny. Zawsze jestem ostrożny. Powiedział ten, który zdetonował wszystkie bomby w okolicy. No, niestety nie mam doświadczenia z bombami w mumiach. Czyli tu możemy wejść. Teraz tu mamy statek. Tu też możemy wejść. Na razie jest dobrze. Odpukać w niemalowane. Lepiej nie ryzykować. Ta, racja. Czekajcie, tam nie przejdę. Tutaj możemy wejść.
No i teraz prawdopodobnie tutaj, nie? Chociaż tu mamy... Dobra, tutaj. Już, udało się. Avery może mi skoczyć. A, nawet fajna zagadka. Trzeba przyznać. To nasza droga. Wow. To pozostali ludzie na masakrze? A, pewnie tak. Avery lubił karać wrogów dla przykładu. Na pewno lubił wybuchające mumie. Tak. Lepiej patrzmy pod nogi. Mamy klucz przecież, nie? Dziurka? Klucz. Stój. Może to pułapka. Cóż, nie mamy za dużego wyboru. O rany. Ale jestem dobrej myśli. Tak? Zrób to. Okej. Aha. No, przynajmniej nas nie wysadziło. Nie masz przypadkiem noża? Nie, ale ten tutaj ma miecz. Pomóż mi to rozbujać. Shit, kurwa mać. Oh shit. Szansa. Ostatnia szansa. Szybciej do cholery. Szybko, szybko! Nie zatrzymuj się! Rusz tyłek, chodź! Chodź! Jaka łajka. Taki doświadczony podróżnik, a musieliśmy... Dziękuję, kapitanie. Liczyć na pomoc żony. No, co to ma być? Helena? Helena? Hej! Hej! Helena, zbudź się! Helena! Mój bohater... Nie wierzę, że to zrobiłaś. Nie, to nie jest śmieszne. Och, przecież ty robiłeś mi dużo gorsze numery. Naprawdę, ja tu prawie zszedłem na zawał. Daj posłucham. Dla mnie bije jak dzwon. To teraz jesteśmy kwita. Odkupiłem swoje winy, jasne? Tak, wszystkie. Nie, zdecydowanie nie. Boże, cały jesteś płoć. Twoje poczucie romantyzmu jest dość osobliwe. Wiem. I coś mi mówi, że to już gdzieś słyszałam. Cieszę się. Ja też. Nie sam. Chodź. Ten strzał oznacza, że...